Dla mieszkańców, którzy chcą podnosić swoje kompetencje cyfrowe, gmina Świerklany po raz kolejny oferuje pakiet szkoleń. Gmina w tej chwili proponuje mieszkańcom dorosłym gminy, którzy skończyli 25 rok życia, szkolenia z podnoszenia kompetencji cyfrowych i są to szkolenia z takich tematów jak moje finanse i transakcje w sieci, działam w mediach społecznościowych, mój biznes w sieci i prowadzę stronę internetową bloga. Szkolenie trwa 12 godzin realizowanych podczas 3 lub 4 spotkań i odbędzie się w 10-osobowych grupach. Są to szkolenia bezpłatne, szkolenia na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu przez gminę. Są to laptopy z dotykowym ekranem. Zapewniamy również catering, zapewniamy również pewne pomoce dydaktyczne. Także wszyscy chętni mieszkańcy wieku powyżej 25 roku życia mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy i wziąć udział w takim szkoleniu. Proces rekrutacji prowadzony jest w sposób ciągły i będzie trwać do momentu, gdy podczas naboru wyłoni się ostateczna liczba uczestników danego szkolenia. Szkolenie rozpoczyna się wtedy, kiedy zbierzemy 10-osobową grupę w każdym temacie. Także wszystko zależy od tego, na jaki temat, z jaką szybkością ludzie się będą zgłaszać. Najbliższe szkolenia planujemy rozpocząć w lipcu, no i potem kontynuować przez sierpień aż do połowy września, bo wtedy projekt powinien się skończyć. Warto zaznaczyć, że szkolenia będą odbywać się zgodnie z wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią koronawirusa. Uczestnicy będą pracować na zdezynfekowanych laptopach z zachowaniem bezpiecznej odległości. Gmina Świerklany wciąż się zmienia. Zmieniają się także drogi, na które gmina pozyskuje środki. Największą inwestycją jest remont drogi numer 929. Drogi się u nas zmieniają. Przede wszystkim zmieni się tutaj ulica droga 929. Jest to droga wojewódzka przebiegająca przez naszą gminę. Będzie generalny remont tej drogi. Jest to Świerklańska akurat ulica i Rybnicka. Tutaj w Świerklanach Rybnicka, a Świerklańska w Jankowicach. I na dzień dzisiejszy to jest taka główna inwestycja, która akurat ruszy, myślę, niebawem. Koszt tej drogi to 56 milionów i z tej okazji chciałbym podziękować panu marszałkowi Chełstowskiemu, panu marszałkowi Kałuży i ministrowi panu Michałowi Wosiowi po prostu za przyczynienie się do tego, że ten remont akurat w naszej tutaj gminie będzie rozpoczęty. Jednak to nie jedyne drogi w gminie, które przejdą remont. Jest ogłoszony przetarg tutaj na ulicę Rybnicką w Jankowicach. Akurat jest to droga też często uczęszczana tutaj przez naszych mieszkańców. Jest to dojazd do sanktuarium, akurat do zabytkowego kościółka w Jankowicach. Ja myślę, że akurat dużo dróg się zmienia. Teraz jest remontowana ulica Kościelna, tutaj z porozumieniem z kopalnią i nasze ulice gminne tak samo przez zakład komunalny, które są, to ulica Biasowicka w Jankowicach. Myślę, że te drogi są teraz akurat w tym sołectwie remontowane, ale z pewnością Świerklany też się doczekają na kolejne remonty. Dokładny termin rozpoczęcia robót drogi 929 jest jeszcze nieznany. Jednak wiadomo, że ma zakończyć się końcem przyszłego roku. Zakończyła się realizacja projektu pod nazwą Estetyka, Bezpieczeństwo i Wygoda wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach. Inicjatywa pana Wiesława Kąska w ramach budżetu obywatelskiego 2020 polegała na montażu dwóch wiat ze stojakami na 24 rowery, uzupełnieniu 10 ławek wolnostojących, wymianie 10 koszy na śmieci oraz na rozbudowie podestu scenicznego. Koszt projektu wyniósł ponad 45 tysięcy złotych.